27 lutego. Czwarta obiekcja, tania łaska. I czyż jest tak, jak nas spotwarzają i jak niektórzy powiadają, że my mówimy, czyńmy złe, aby przyszło dobro. Potępienie takich jest sprawiedliwe. Tania Boża łaska, jak brzmi słodko, że zbawiła mnie jako grzesznika. Kiedyś byłem zgubiony, teraz zbawiony jestem dzięki łasce i teraz mogę grzeszyć, ile mi się podoba. Oczywiście tak nie śpiewamy tej znanej pieśni, jednak kwestia ta związana jest z czwartą obiekcją Żydów dotyczącej nauki Pawła, jaka znajduje się w rozważaniu dziś. Zbyt często ludzie, którzy chcieli iść za Pawłem, uważali, że jesteśmy zbawieni tylko z łaski. Ponieważ nasze zasługi nie mają wpływu na zbawienie, dlatego nie jest ważne, czy grzeszymy, czy nie. Wygląda na to, że współcześni Pawłowie, przynajmniej jego przeciwnicy, dochodzili do tego samego wniosku. Według Pawła opozycja spotwarzała go, że nauczał, iż chrześcijanie mogą grzeszyć, ile im się podoba. I Bóg dlatego im tyle udziela swojej łaski, ile tylko potrzebują, aby ich zbawić. Apostoł odrzuca to nieuczciwe oskarżenie i stwierdza, że ci, którzy wypaczają jego nauki w ten sposób, otrzymują należne im potępienie. Nie oznacza to jednak, że kwestia tej nie można wyjaśnić. Paweł podejmie rozważenie na ten temat w 6 rozdziale, gdzie wiąże Bożą łaskę z życiem chrześcijanina. Jednak wcześniej musi przedstawić swoje zrozumienie usprawiedliwienia z wiary. Paweł wierzył w kosztowną łaskę. Dietrich Bonhoeffer, który oddał życie jako chrześcijanin, gdy sprzeciwił się Hitlerowi, chce nam też powiedzieć, że Boża łaska jest naprawdę kosztowna. Jest kosztowna, gdyż kosztowała życie jego syna. Kosztowna łaska jest skarbem ukrytym na polu. By ją zdobyć, człowiek z radością wszystko sprzedaje. Kosztowna łaska staje przed nami jako chwalebne wezwanie do naśladowania Jezusa. Bonhoeffer pisze, kiedy Chrystus powołuje człowieka, wzywa go, aby przyszedł i umarł. Podążanie za Jezusem zmienia każdy aspekt naszego życia. Kosztowna łaska domaga się, abyśmy poświęcili wszystko dla Jezusa, gdy odpowiadamy na Jego miłość i chcemy spełnić Jego wolę.